Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 22. I tak jak widzicie, już na pierwszy rzut oka rzucają się piękne połacie pól złotych. Wszystko już mi wyrosło po prostu w skrócie. Tutaj jest pszenica, jęczmień i oczywiście owies. Ja bez względnego przedłużania już zabieram się do kombajnu. To tak jak widzicie, wszystko pięknie, ładnie poukładane, pomyte niektóre maszyny, które używałem, tych, które nie używałem, no to nie będę tam specjalnie wyciągał, żeby je myć, oprócz talerzówki, bo talerzówki zapomniałem umyć. To akurat jest mój błąd. Co tutaj się wydarzyło jeszcze poza odcineczkiem, to to, że dostawiłem tutaj wiatę na obornik i beczkę do gnojowicy. Poza tym dodałem tutaj do pola po lewej stronie takie małe drzewka i krzaczki, żeby klimacik się utrzymywał przy dzisiejszych żniwach, ponieważ tak jak mówiłem, żniwa na początku owsa. Myślę, że możemy sobie zacząć od Massey Fergusona. Myślę, że nie są za cicho dźwięki, są idealnie, więc nie będę ich ani ściszał, ani podgłaśniał. I teraz tak. Ja tutaj muszę sobie wziąć, podczepić. Okej. Ja myślę, że ten wózek zostawię sobie jakoś tutaj, bo tak i tak nie będę używał niektórych rzeczy. W sumie na razie tutaj nic nie ma, to tutaj sobie zasłonię te miejsce. O, i w tym miejscu postawię wózek. Coś takiego. Dobra, odłóżmy ten wózek. Zgaśmy silnik i lećmy po kombajna. Myślę, że zanim to wszystko, to jeszcze przydałoby się naprawić ten kombajn. Łącznie z headerem oczywiście. Ja to już sobie rozłożę ten kombajn, żeby był już rozłożony na żniwa. No i czas podczepić ten header. No, myślę, że myć go nie będę, bo nie jest mi to zbytnio potrzebne. A najważniejsze, żebym tylko go podczepił. Dobra, jest podczepiony i lecimy jeszcze go naprawić. Mamy 78 tysięcy. Podczas przewijania zyskuje 200, więc opłacało się pójść w te szklarnie. W poprzednim odcinku naprawdę zaoszczędziło to mi mnóstwo, ale to mnóstwo pieniędzy, które na przykład teraz mogę wydać na naprawę naszych maszyn. Tutaj stan lakieru to jest nieważny. Bierzemy trasę, wyciągamy ten kombajn i lecimy na pole z owsem. Nie mam pojęcia, jak on będzie sypał kompletnie. Jeszcze mógłbym sprawdzić na szybkości cenę soi, bo nie sprawdzałem. 4000? O kurde, na Marison. Myślę, że w kolejnym odcinku koniecznie trzeba będzie to sprzedać. Mam tego 11 tysięcy litrów, no bo na dzisiejszy odcinek już niestety coś zaplanowałem, a to będzie koszenie oraz prasowanie. To już możemy sobie zrzucić. Ctrl W, tylko sobie wykryję szerokość. Aha, coś takiego. Dokładnie tak. I tu już robimy sobie pokos. Czy ja mogę włączyć sobie pierwszą kamerę? Jak najbardziej. No i tak jak widzicie, wygląda to świetnie. No, można sobie robić pełno takich ujęć zza drzewa. No, te drzewka dobrze postawiłem, bo jakbym miał jeździć tak przy suchej ulicy, no to nie wyglądałoby to pewnie tak fajnie. Zobaczmy w ogóle, ile procent dostanę, jak dojadę do samego końca. Jak na razie jestem w połowie, a już jest ponad 10%, więc jeżeli tu bym zasiał pszenicy bądź jęczmień, to nawet nie chciałbym wiedzieć, ile z tego by mi sypło. No ale nic, tylko się cieszyć, ponieważ jest tu 100% nawiezienie. Ziemia zwapnowana, zaorana,
Chyba to tak się powinno mówić, więc niech tak będzie zaorana. Brakuje tutaj tylko mulchera, którego będę chciał zakupić na przyszły sezon. No ale, tak jak mówię, na przyszły sezon, a w tym sezonie jeszcze będę chciał zakupić sobie prasę, więc właśnie nad nią będę chciał pomyśleć. Wow, powiem wam tak, niecałe, nie, ponad 4 przyjazdy i będzie pełny bak, zbiornik w tym kombajnie, więc no nic, tylko się cieszyć, bo takie ilości dadzą mi ogromne, ogromne pieniążki. Tak więc pierwsze co robię, tutaj sobie zobaczę, co jest na promocji. I jest tutaj John Deere T560 za 156 tysięcy, lecz takiej ilości hajsu to ja nie mam, więc go odkładam. Lecz mamy tutaj prasę. Prasę, którą wybrałem. Jest to prasa Kuna, która może robić belki do 180 cm. Tutaj czy można jakieś... Nie. Tutaj myślę, że... czy nie ma jakichś fajniejszych? Te BKT? BKT są mega fajne, więc zakupię BKT. Zakupuję koszt 57 tysięcy. Duży, bo duży, ale... ale na pewno się to zwróci z czasem. Teraz tak. Teraz do ładowarki czołowej. I żeby mi się wygodnie tutaj ładowało, to wezmę sobie widły z moda, ponieważ jak tutaj widzicie, te widły no nie są przystosowane zbytnio do bel. A gdzie one tutaj są? Te widły jak najbardziej, więc je sobie zakupuję. I chyba na tyle będzie z dzisiejszych zakupów. Tak więc kosimy sobie ten owies. Myślę, że ten jeden zbiornik, no fajnie byłoby ukosić. Fajnie, ale no niestety jeszcze czeka mnie prasowanie, więc tutaj nie mogę sobie pozwolić na skoszenie całego pola, choć bardzo bym chciał. No to robót jest pełno. Dlatego myślę, że teraz biorę to i wezmę, nie sypię, albo w sumie sypać, czemu by nie? W sumie nie. Nie będę na razie sypywał. Mogę podczepić jedynie klasa do przyczepki i tam już podjechać na pole, żeby jak coś, no to, żeby miał gdzie się sypać ten kombajn. Tak więc ja tutaj sobie wycofuję po przyczepkę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, na razie siedzi idealnie i mamy. Idziemy sobie na pole. No ja naprawdę liczę, że będą ogromne ilości belek, jak najwięcej. Ponieważ jednak belki będę zbierał samodzielnie. Nie wiem, prawdopodobnie dam wam jakiegoś timelapsa z zbierania tych belek, ponieważ jak tak sobie wziąłem na innym save'ie, popatrzyłem jak na te przyczepki się zbierają, to zbiera się jedną, drugą, trzecią, po drugiej stronie to samo, to już jest 6 i kładzie się jedną z tyłu, jak dobrze pamiętam, co wychodzi 7 na jedną przyczepę, a później będę chciał ułożyć sobie stóg w tym miejscu, więc znowu będzie dużo roboty, dużo zabawy. Coś, co najbardziej lubię w tej grze, czyli wyzwania. Ponieważ, no nie oszukując się, trochę będzie z tym męczarni. Dobra, wracając, bo ja się trochę zamotałem. Tutaj mówię o jednym, o drugim, a zapomniałem, czym miałem się teraz zająć, czyli prasowaniem bel. Oczywiście prasowaniem bel. Tutaj muszę sobie udać się na razie na sklep. Muszę jak najszybciej wykupić ten lan po mojej lewej. Tak jak mówiłem, no, te znajdźki strasznie mi są potrzebne. Ale nie ma kiedy się za nie zabrać, bo tak fajnie idzie rozwój. Nawet i bez nich to powoli się rozwijam. Tak więc myślę, że jakbym kupił te znajdźki, znaczy kupił, zdobył te znajdźki, to miałbym dobre pół miliona, więc za pół miliona musiałbym kupić jakiś ciągnik, siewnik do niego.
I do tego bym jeszcze myślał nad jakimiś landami oczywiście. Lecz na to wszystko chyba by mi brakło pieniędzy. No i dobra. Zobaczmy, jak są ustawione te widły. Te widły są tak ustawione, więc muszę od tej strony podjechać. Powinno się udać. Okej. Podczepiam. I podczepiam również prasę. O, podczepi się. Podczepiło się. I tutaj ja już sobie ustawię rozmiar na 180. Tutaj muszę zrobić sobie przejazd. Chyba, że bym na sekundkę kupił sobie poza odcinkiem land, wyrównał ten teren ładnie, zrobił jakąś fajną ścieżkę. No i wtedy byłoby to dużo lepsze niż kupywanie całego landu tylko po to, by mieć szybszy dostęp do sklepu. Zwłaszcza, że no, cały czas nie będziemy na tej jednej farmie, chociaż najprawdopodobniej te miejsce zostanie zamieszkane już do końca, tylko że po prostu będzie to albo na zwierzęta, zamienię wtedy te landy w łąki, albo na jakieś hodowle, takie jak na przykład właśnie szklarnie bądź inne pasy rozwoju. Tak jak na przykład piekarnia, które bardzo chciałbym mieć. Dobra, czy jest rozmiar? Jest. I teraz włącz prasa. Jest włączona. Da się zatrudnić pracownika, to nawet nie widziałem. Ok, i włącz automatyczny wyrzut. No i dobra, i powoli teraz prasujemy, tylko że muszę na chwilę zgasić ten sprzęt. No właśnie. Będziemy się wysypywać w biegu, dlatego ja już sobie tutaj ustawię tempomat. Ja bym poprosił rurę, żeby wystawił już tutaj nasz piękny, piękny pracownik. I niech zacznie sypać owies. Kurde, jak tak patrzę, ile tego będzie? Trzy zbiorniki to nie, ale na pewno ponad pełną przyczepę. Gdzie owies jest za naprawdę ładną cenę. Co by nie mówić, jeżeli się nie mylę. Owies cena, pokaż wahania, 2000, więc fajnie. A soja na razie też cena jest dobra. Tak więc ja tutaj troszeczkę przyspieszę. Ja bym sobie tutaj zrobił screena. O kurde. Dobra. To będę miał na miniaturkę. Dobra, bo tutaj widzę, że już się wysypał. To ja sobie tutaj zjadę klasem te miejsce. Wyłączmy sprzęt. Już mamy 40% zapełnienia przyczepki, więc no tutaj będzie ponad na pewno. A nawet bym liczył na półtora przyczepki. Kto wie? No, zobaczmy też, jak oddadzą te inne pola 41, 40. No i też myślę też nad zasianiem słonecznika. Bardzo fajna uprawa. Według mnie wystarczy zakupić jedną przystawkę do kukurydzy, do słonecznika, i przy okazji miałbym już dwie pieczenie na jednym ogniu i miałbym po prostu to sezon nową to uprawę. Taką na przemian. Raz słonecznik, raz, jak to się nazywa? Raz kukurydza. No i dobra, pierwsza belka jest. Mega fajnie. Ja tutaj powinienem na maksa podnieść do góry, żeby się nikt nie nadział. No i dobra, opuszczamy sobie i lecimy kolejny przejazd. Jeżeli będzie na jeden przejazd jedna belka, no to z tego pola wyciągniemy naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj pracownik sobie pięknie kosi. No nie możecie powiedzieć, że coś takiego nie wygląda cudownie. Jeszcze brakuje, żeby wysypywał się w biegu, tylko brakuje mi tej drugiej osoby i byłoby cud miód i wszystko, co sobie można zamarzyć. No a ten Massey Ferguson 100
tą prasą, no wygląda prześlicznie i no wydaje mi się, że ten Massey ze względu na tą prasę zostanie tutaj na tej farmie naprawdę długo i nie będę go zbytnio chciał wymieniać. Myślę, że wymienię wtedy go, jak już będę miał drugą prasę. Ogółem te belki mają 11 tysięcy litrów. To jest ogromną ilością. Nie ma co się oszukiwać, dlatego że jednak, jak to się nazywa, nasza samozbierająca przyczepa, którą w sumie nie wiem po co kupiłem, troszeczkę się pospieszyłem. Mogę wtedy zakupić już prasę wtedy, chociaż było to bardziej dla mnie opłacalne, ta sama zbierająca przyczepa, może ona mi się jeszcze kiedyś przyda, zobaczymy. Tutaj ogólnie taka wielka górka była, nie udało mi się zebrać, więc trudno. Lecimy sobie dalej. Jak ogółem kosi, fajnie kosi, dosyć nisko. Ten owies bardzo ładnie wygląda, też ściernisko po tym owsu, a jeszcze ładnie wygląda sam owies. No i dobra, kurde, no tak lecimy 17 km na godzinę, dosyć szybka robota z tą prasą, a tutaj nie leci najwięcej z tego wszystkiego, bo jęczmienia jest, czy tam pszenicy, jest dwa razy więcej słomy, więc no jeżeli tu mi lecą takie ilości, to na tamtym małym poletku, gdzie mam pszenicę, naprawdę powinno dać od groma tych belek. Tam belka się chyba toczy, albo i nie, nie mam pojęcia właśnie. Najbardziej bałem się o to, że jest tutaj troszeczkę górka, jakbym wyrzucał na tej górce, to mógłby być malutki problem, żeby one właśnie się nie turlały w dół. Ale widzę, że tego problemu nie ma. Ile pracownik ma już tutaj napełnienia? To mnie bardzo ciekawi. Ale niestety nie mam jak tego zobaczyć. Dopiero dowiem się, jak on będzie potrzebował się wykipać. Ale mam nadzieję, że jeżeli będzie potrzebował, no to jednak będzie po tej stronie rurą do lewej strony, bo no bo jednak nie chciał jeździć po owsie, ale już mniejsza w to. Ok, kolejna belka 11 tysięcy, to jest czwarta belka, jeżeli, o ja nie wierzę, jeżeli jedna belka to jest 11 tysięcy, 44 tysiące, za chwilę obliczę, ile już mam zarobione, ale najpierw muszę zobaczyć, jakie w ogóle jest cena słomy. Ok, coś takiego, coś takiego, i proszę mi pokazać, jak wygląda cena słomy. Słoma jest po 100 do 140. Ale jakbym sprzedał teraz, liczmy po te 100 mniej więcej, czekajcie, to jest 4000 złotych, znaczy złotych, tych euro, bo to jest waluta euro. Szkoda, że tutaj nie ma jakiejś lepszej waluty, jakiejś polskiej waluty na przykład, byłoby naprawdę, naprawdę fajnie, a myślę, że dużo by nie kosztowało pracy Giantsów zrobienie polskiej waluty. Może jest w ogóle polska waluta, a ja o tym nie wiem, będę musiał popatrzeć, no bo jednak Polska to jest taki kraj, który jednak z tego farminga gra naprawdę licznie, jesteśmy jednymi bardziej z tych bardziej licznych krajów, które to grają, no i jednak też powinniśmy dostać tą walutę, chociaż taki uśmieszek od producenta gry Giant Software. Jakby ktoś nie wiedział, to jest niemiecka firma, więc w Niemczech chyba najwięcej gra w tą grę. Ale już mniejsza w to. Zobaczymy, ile już mamy minut. Mamy już 20 minut odcinka. No mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie naprawdę fajnie.
No i też zapomniałem podziękować za wszystkie subskrypcje, które zostawiliście. Jesteśmy coraz bliżej 100 subskrypcji. Moim celem było dobić 100 subskrypcji do końca wakacji i czy to mi się uda, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Naprawdę nam niewiele, niewiele brakuje, a z dnia na dzień przychodzą te subskrypcje. Aż sam jestem w szoku. No i dobra, lecimy dalej. Coś takiego. No, muszę przyznać, że wygląda to cudownie. Kolejna ta Bela. Zapomniałem, jak to się nazywa. Tak, chodziło mi właśnie o Belę. No i teraz myślę też, co by zrobić na te 100 subskrypcji, bo to jednak jest 100 subskrypcji, nie? Jednak to jest nic, ale zarazem to jest już coś. Tak więc tutaj muszę się sporo namyśleć. Myślę, że wrzuciłbym jakąś serię nową, bo jeżeli ten ark odpadł, to coś pomiędzy przydałoby się też wrzucać. Monta myślę, że nie będę zmniejszał częstotliwości. Myślę, że fajnie jest ten co odcinek na przeplatanie z farmingiem. Mimo, że nie robię jakichś niesamowitych wyświetleń, no to po prostu mi się gra w niego świetnie. Okej, coś takiego. Kolejna Bela. I już prawie doganiamy. Jak to się nazywa? Już prawie doganiamy kombajn w pokosach. No bo jednak jeździmy o 7 km szybciej. Teraz myślę, jakby zatrzymać kombajn, żeby on się jednak wysypał u mnie. O Boże. Okej. Ile ty masz procent? 84. Jeszcze DPI się zmieniło w myszce. Kurde, wiecie co? Chyba nie dojedzie, tak mi się wydaje. Chyba jednak nie dojedzie. Więc będę musiał w biegu na chwileczkę wysypać go. Tylko niech on tutaj nas wyprzedzi. I tutaj go można wyminąć. Chwilę niech tutaj posypie. Nie będę sypał chyba całej. Albo i wsypię całą już. Bardzo tragicznie to wygląda, ale no już niech tak będzie. Bo już ten zbiornik jest pełny. Chyba będzie trzeci zbiornik, jak tak teraz patrzę. Jak to szybko leci. Myślę, że tak, więc. No, te 24 tysiące. Ponad 20 tysięcy będzie na pewno tego owsa. Czyli 40 tysięcy z pola. To mało. Jak na, patrząc na to, że sama soja z tego mniejszego poletka zdobyła 40 tysięcy, to chyba owies nie będzie aż tak bardzo opłacalny. Chociaż jeszcze dochodzi ta słoma, jakby nie patrząc. Ale no nie wiem. Chociaż już teraz mam 20 tysięcy litrów owsa. Kurde, powiem wam. Jeżeli ja już teraz mam, no to nawet do 30 może dojść. To wtedy 60 tysięcy z dwóch pól. Takich tutaj ładnie połączonych. No nie wiem. Będę musiał jeszcze pomyśleć też, co będę chciał tu w przyszłości zasiać. Ale właśnie myślę nad tym albo kukurydzą, albo rzepak. Nie, co ja gadam? Słonecznikiem albo kukurydzą. Ale chyba właśnie ten słonecznik wygra. A później w kolejnym sezonie wtedy pójdę w tą kukurydzę. Tylko że no właśnie, zakup siewa punktowego to będzie trochę mnie kosztował. Tutaj już mogę sobie opuścić to. Ale czy dużo? Sprawdźmy. Sprawdźmy, po ile są takie siewniki punktowe. Czekajcie, w ogóle. Nie, tutaj jest kombajn, to nie. Siewniki punktowe. Jaki ja chciałbym mieć siewnik punktowy? No ten mi się najbardziej podoba, jakbym być szczery. To z tym wymaganie niewielkie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie koni mechanicznych, więc jak najbardziej
opłaca się to zrobić, a poza tym mogę już bawełnę tym siać, oraz soję i burak, chyba tak, chyba to jest burak, a ja się tutaj zagadałem i ominąłem sporą ilość słomy, ale chyba już przedłużać nie będę. Ja tutaj sprasuję to do końca i myślę, że zrobię tego timelapsa, jak będę się bawił z tymi snopkami i ze zbierania tych wszystkich, jak to się nazywa, znajdziek. Tak więc ja na razie tutaj jeszcze jedną belkę wezmę, dociśnijmy, chociaż wiecie co, w sumie 11 tysięcy to nie jest w sumie dużo, wejdzie to na dwie przyczepki. Okej, tutaj niech tu się da radę. Okej, coś takiego. Wyłączamy sprzęt, odczepiamy mojego klasa i jeszcze na szybkości sprzedamy sobie tutaj ten soję. Ten muszę sobie uruchomić ten pomad na dużo szybciej. Która jest mi ta 26? Czy jest szansa na wyrobienie się przed 30 minutą? Wątpię, lecz naprawdę niewiele później będziemy w stanie już kończyć, więc idealnie na 30 minutę. Dość ogółem wychodzą te dłuższe odcinki, ale w sumie fajne są takie dłuższe odcinki. Kto obejrzy do końca, ten obejrzy do końca. A kto nie, ten nie. Pszenicy nie chcę. Ogółem muszę zobaczyć za chwileczkę, jak to wygląda u moich świń, ponieważ chciałem się pozbyć w końcu tego ziarna, ale no właśnie, podczas przewijania zjadły mi tylko 3000 chyba ziarna, które wsypałem, bo myślałem, że to chociaż da te 10%, może coś koło tego 10%, jak to się nazywa, skuteczności, ale niestety zdrowia, znaczy się, ale to zdrowie niestety się okazało, że jest na zero, więc no zostawię już te 3000 tak jak jest i niech tak będzie. Ja tutaj muszę sobie zaznaczyć Marsjone. Widzę, że wiele misji jest na nawożenie, więc będzie co robić też poza odcinkiem. Gdzie to jest? To jest w tym miejscu. Soja. Oznacz miejsce i lecimy. To jest oczywiście na pociągu, bo tam głównie się sprzedaje te artykuły zbożowe. Tam zawsze jest najwyższa cena. Nie wiem czemu tak jest zrobione. Tak samo jest zrobione na innych mapach. Tam, gdzie się sprzedaje do pociągu i wozi do innego miasta, to zawsze jest największa cena. A ja bym wolał tutaj do skupów lokalnych wozić niż tam do innego miasta tramwajem. Według mnie byłoby to dużo, dużo lepsze. No i dobra, powoli, powoli lecimy. Będę musiał też popatrzeć, co jest tam na tych wszystkich promocjach i wyczaić jakiś fajny ciągnik. Tylko żeby miał on te... do 300 koni zchipowany, żeby był, więc to mi najbardziej zależy. A reszta to chyba nie. Za chwileczkę sobie mogę popatrzeć, jaki ciągnik bym chciał. Chociaż to najpierw ten areał. No niby areał najpierw powinienem ulepszyć, ale nie mając tego ciągnika, nie kupię lepszego siewnika. Nie kupując lepszego siewnika, będę się męczył tym małym siewnikiem na tych dużych polach, a nie chcę tego robić. Wolę jednak te siewy troszeczkę szybsze. Chyba żebym dokupił drugi siewnik, tylko tak jak o tym mówiłem, że nie chcę inwestować w te małe maszyny, wolę już pójść sobie w te średnie maszyny i tymi średnimi maszynami już dograć to do końca, bo według mnie, mi się osobiście nie podobają te najlepsze ciągniki. Zaraz tutaj pokażę, o których mowa. Gdzie one tutaj są? Tutaj duży ciągnik. Bliskie spotkanie z autem to było. Czekajcie, P. Duże ciągniki. Te są jeszcze fajne. No tutaj już się zaczyna ta
loteriadam to nazwa po prostu, dziwactwa, bo no nie są to jakieś ciągniki niesamowicie cudowne. Wiem, że one nie mają być ładne, lecz no tutaj czekajcie, na co będzie się to wysypywało? Ok, idealnie, na tył. Zmieńmy sobie tą tylnią tak samo na lewą. Ja tutaj jeszcze pójdę na szybkości zawołać pociąg. Za kilometr będzie. Ok. Jak czas, powiem wam, idealnie się wyrobię nawet, bym powiedział. No może idealnie to nie, ale no myślę, że jak tutaj przyjechałem, to już była ta 30 minuta, więc fajnie. Wyliczony ten czas jest. Tylko gdzie jest ten pociąg? On jedzie, już się zbliża. Już jest tuż, tuż, więc fajnie. 11 tysięcy to jest soi, zobaczymy ile za to dostaniemy. 4818. To ogółem chyba jest zapotrzebowanie, tak mi się wydaje, bo jest niebieska strzałka. Chyba tak, chyba to jest zapotrzebowanie właśnie. Dobra, stój, maszynista. Dobra, wyhamujesz? Wyhamujesz, bardzo dobrze. Zapomniałem, że tutaj miałem klapę. Tak więc poproszę tą soję. Zamykam klapę. I ruszamy, ruszamy. Pomocnik G ma prawie pełny zbiornik. Tak więc muszę jak najszybciej lecieć tam, wysypać go. Tylko najpierw sprzedajmy i zobaczmy, jaką cenę dostanę za soję z tak małego pola, które było wcześniej numerem 39. Tak, 45 600, można powiedzieć, że 700. Naprawdę ładna, duża ilość gotówki. Przychod ze zbiorów. Mamy teraz na naszym koncie 65 tysięcy. No i myślę, że tutaj sobie gdzieś zakończymy ten odcinek na tle tego pięknego kombajnu i w tle Massey'a Ferguson'a. Tak więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Do usłyszenia się w kolejnych i siema.